Tematem mojego wykładu, czy odczytu, ale raczej wykładu, jest sprawa dotycząca kościerzyny i to kościerzyny dawnej, kościerzyny, która do 1939 roku miała wielu pisarzy, poetów i chciałbym właśnie o nich powiedzieć. Ponieważ tak się składa, że akurat napisałem książkę dotyczącą dawnej kościerzyny i jeden z rozdziałów dotyczy właśnie tej sytuacji. Otóż mówi się zawsze i mówiono, że w kościerzynie przede wszystkim był Aleksander Majkowski, był Franciszek Sędzicki, doktor Leon Heike. Natomiast okazuje się, kiedy głębiej się wejrzy w treści literackie albo może historyczne, to okazuje się, że kościerzyna miała o wielu wcześniej wielu ciekawych poetów. I otóż, kiedy udało mi się zajrzeć do rocznika Towarzystwa Naukowego w Toruniu, to tam spotkałem artykuł Wojciecha Kęczyńskiego, rok 1903. Wojciech Kęczyński archiwum gdańskie przeglądał i właśnie w tym archiwum gdańskim w tamtym czasie, bo potem przypuszczam, że już po II wojnie światowej tego już chyba się nie do tego nie dotrze, spotkał ciekawą rzecz. Otóż taką, iż w drugiej połowie XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku w kościerzynie już byli pisarze. Nie pisarze tacy, którzy tylko pisali na przykład w sądzie, chociaż oni byli pisarzami sądowymi, ale pisali wiersze. I to jest bardzo interesujące, że ci pisarze już w drugiej połowie XVII wieku mieszkający w kościerzynie zostawili w księgach sądowych kilka swoich utworów i Wojciech Kęczyński o tych utworach napisał i te utwory przedstawił. A dlaczego akurat Wojciech Kęczyński? Ponieważ Wojciech Kęczyński, znany historyk, archiwista, etnograf, publicysta, poeta, był dyrektorem Zakładu Narodowego imieniem Ossolińskim w Lwowie, pochowany jest na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie i kościerzyna Wojciechowi Kęczyńskiemu była bardzo dobrze znana. Kiedy dowiedział się, że Kęczyńscy pochodzą z Kaszub, konkretnie z podbytowskiej wsi Chośnica, a jego wuj Michał Kliński jest burmistrzem kościerzyny, więc w ten czas odwiedził po raz pierwszy kościerzynę w roku 1860. I od tego czasu często bywał w kościerzynie. Nawet w kościerzynie poznał swoją żonę, córkę burmistrza, Wincentynę Klińską, z którą zaręczył się w roku 1869. Ponieważ Michał Kliński był dalekim jego krewnym, więc ta sytuacja była możliwa. Podczas świąt Bożego Narodzenia odbył się ślub, a 24 sierpnia już był mężem Wincentyny. Wincentyna była katoliczką, natomiast Wojciech Kęczyński był ewangelikiem. Nie przeszkadzało to im oczywiście w tej sprawie i ślub się odbył i w ten czas Kęczyński jeszcze bardziej i chętniej przebywał w kościerzynie. O tym nie pisano, o tym nie mówiono, ale tak rzeczywiście, jak się okazuje, było. Tutaj jest jeszcze inna ciekawa sprawa, że Wojciech Kęczyński podczas studiów już zrezygnował w roku 1861 z nazwiska von Winkler i odtąd zwał się von Kęczyński. Podobnie zresztą było z dziadkiem znanego pisarza młodopolskiego Wacława Berenta, o którym też tutaj powiem. I otóż podczas kwerendy w Gdańsku, tych kościerskich akt ławniczych, Kęczyński natrafił na dwa wiersze miejskiego pisarza Jana Mjączyńskiego. Pochodził ten Jan Mjączyński zapewne z Tczewa,
mieszkał w Kościerzynie i na okładkach sądowych akt tomu obejmującego lata 1668-1679 napisał dwa wiersze. Pierwszy wiersz to księga. W tym wierszu przestrzega poeta przed niszczeniem miejskich ksiąg sądowych, które to przestają funkcjonować i istnieć jakoby w pełni, kiedy nawet wyrwie się jedną z nich kartę. I on właśnie mówi, aby tych sądowych ksiąg, te sądowe księgi chronić. Nawet podał taką rzecz, że w tej księdze, w której ten list, ten wiersz, księga napisał, jest listów 201, 90, aktów 409 i 80. Ponieważ ten wiersz zapisano na wewnętrznej stronie tylnej okładki wspomnianego tomu, więc zdał się ten wiersz jakoby pilnować wszystkich jego kart. I może dlatego zachowała się ta księga w gdańskim archiwum do 1903 roku, kiedy to trafił na nią Wojciech Kętrzyński właśnie i z niej ten wiersz przepisał. Niewiele w tym wierszu poezji, ale jest tak dawny, że należy go zauważyć i o nim powiedzieć. Podobnie jak o kolejnym wierszu trzeba wspomnieć, zapisanym również w tym tomie, wierszu, który ma tytuł i konkretny adres. Miasto Kościerzyna do sądownych kościerskich. Jak poprzednio poeta przestrzegał przed tym, aby w księgach sądowych były wszystkie karty i ich nie niszczyć, tych ksiąg sądowych, jako miejskich dokumentów, tak tym razem w tym wierszu radził kościerskim mieszczanom, by nie czynili zła, a wójt i ławnicy by sądzili sprawiedliwie i pamiętali zawsze o sprawiedliwości Bożej. Wszak składali przysięgę. Nie powinno się więc zwracać uwagi i na godność sądzonych, ani karać ich zbyt skwapliwie i zbyt surowo, ale pamiętając o miłosierdziu, przede wszystkim rozróżniać kłamstwo od prawdy, kierować się rozumem, wiedzą i sądzić sprawiedliwie. To prawdopodobnie już w tamtych czasach były również kłopotliwe sytuacje z sądami i ta sytuacja została zapisana. Jeżeli sędzia będzie źle sądził, to zapisał Mięczyński, pewnie w piekielne otchłanie zabłądzi. Nie ujmując więc i nie dodając nic, więc ten wiersz okazuje się od tego pierwszego zatytułowanego księga o wiele artystycznie lepszy i jak to w baroku, bo przecież to jest epoka baroku, zdradza XVII-wieczną religijność. Wobec tego może i w Kościerzynie, nie tylko w Kościerzynie była aktualna, a być może Mięczyński ten wiersz przepisywał gdzieś i również rozpowszechniał. To jednak nie wszystko. W tej samej księdze z lat 1668-1679 umieścił swoje wiersze inny pisarz sądowy, Piotr Lemke. A przy tym jest to ciekawe, że on był pisarzem i miejskim, pisarzem miejskim sądowym, a przy tym był również bogatym mieszczaninem. I o nim rzeczywiście już cokolwiek wiemy. Jak jednak poprzednie utwory miały w sobie niewiele artyzmu, tak tutaj już Lemkego utwory powinny zasługiwać na większe uznanie. Były to wiersze, nie takie pospolite, ale konkretnie były to fraszki. Kętrzyńskiemu udało się odnaleźć 6 tych fraszek i można przypuszczać, że one nie były jedynymi w wierszopisaniu Lemkego. To był rok 1678, kiedy Lemke zmarł. Nie wiadomo, kiedy się urodził. W każdym bądź razie wiadoma jest rzecz, że był starszy od Mięczyńskiego. Nieznane są ich biografie, znamy tylko wiersze. Na przykład jedna z tych fraszek uczy prawego postępowania, dydaktyzuje, moralizuje i to zrozumiałe oczywiście w barokowym czasie, bo w ten czas ta dydaktyka i moralizatorstwo były popularne i stąd trafia nie przypadkiem do sądowej księgi. Pierwsza fraszka wedle biblijnego
słowa opowiada o Kainie, Ablu, a ma tytuł Niezgodni bracia. Neguje kłótliwość braci, czego ludzie powinni się oczywiście strzec. Druga fraszka obnaża przekupstwo sędziego, któremu należy się za to piekło, gdy mu się złożyli na drogę. I stąd wiadomy tytuł – Wyprawa. Następna fraszka też o tym mówi, i to zarówno w pierwszym wersie, cytuję, uprawa nie kto mówi gładko, lecz kto dawa, ale i w ostatnim, kiedy od razu ten ostatni okazuje się morałem. Daj, będzie dano, uczyń, uczyniono będzie. Kolejna fraszka z humorem, chociaż jak na barok dosyć statecznym humorem, przestrzega wedle tytułu, że jest wiele kwestii niepewnych. Bowiem jak niepewna jest w karczmie chłopska modlitwa, tak podobnie niepewna i nieszczera przysięga kostyry, kostyra zawzięty gracz. I to nie tylko w kości szulera, ale także płacz niewieści, rzadko on prawdziwy i szczery. Widzimy tutaj, ponieważ barok o kobietach wiele wierszy podawał, więc i tutaj o kobiecie musiało być. Podobnie baroku i bliska zarazem jest każdemu fraszka bogata w filozoficzną myśl. To jest następna, żebyśmy pamiętali o śmierci, a natomiast leząc do grobu już jej, tej śmierci nie pomnim. Bardzo filozoficzne i mądre. Ostatnia fraszka celnie definiuje dane w tytule sumienie. Niepotrzebne jej omówienie, zacytuję. Samo na się skarży, samo instyguje, wini dowodzi, świadczy, sądzi, egzekwuje. Takie jest właśnie sumienie. Kończąc, trzeba powiedzieć, że pierwsi kościelscy poeci nie pisali inaczej niż autorzy baroku, a więc byli po prostu poetami swojej epoki, poetami barokowymi. Pomijając niełatwe dzisiaj XVII-wieczne słownictwo, ci poeci kierowali uwagę odbiorcy przede wszystkim na treści religijne, jak to bywało w czasie kontrreformacji, czego przykładem finał wiersza Miasto Kościerzyna do sądowych kościerskich i fraszki Lemkego, jak niegodni bracia, wyprawa. To byłoby tyle o tych dwóch pisarzach sądowych i zarówno miejskich pisarzach również. A teraz warto by powiedzieć o pisarzu, właściwie poecie, przede wszystkim poecie, bardzo znanym, który w Kościerzynie właśnie mieszkał i w Kościerzynie zmarł. Nie wiadomo, gdzie jego grób, gdzie leży, ale był to poeta bardzo znany. Za chwilę o nim powiem. To nie jest poeta, który ze swego nazwiska można by równać Strębeckim Stanisławem z Oświecenia. Jego imię i nazwisko tego poety, dwa imiona, Jakub Teodor Trębecki. Jakub Teodor Trębecki był znanym poetą w baroku i autorem potężnego wirydarza, czyli zbioru wierszy, który liczy około 1000 stron w dwóch tomach, podanego przez Aleksandra Bricknera i tylko z tamtego czasu, sprzed I wojny światowej go znamy, ten tom, wirydarz poetycki. I otóż ten Jakub Teodor Trębecki pisze bardzo wiele wierszy w Kościerzynie. Ja pamiętam taką sytuację, że cokolwiek o nim pisałem w pracy swojej magisterskiej, bo pisałem magisterską pracę o konceptyzmie barokowym i w ten czas o tym Trębeckim jego koncepty również tam wskazywałem. Nigdy nie przypuszczałem, że wrócę do Jakuba Teodora Trębeckiego, zajmując się młodą Polską i będę o nim mówił. Otóż warto by wiedzieć i znać życiorys Jakuba Teodora Trębeckiego. Jakub Teodor Trębecki urodził się 16 maja 1643 roku w Kisielinie na Wołyniu. Pochodził z ariańskiej rodziny szlacheckiej.
Ojcem Jakuba Teodora był Jan Jakub Ryniewicz, który z obawy przed banicją przybrał nazwisko matki Jakub Teodor Trębecki, a spędził dzieciństwo w Nowogródku i Uszomirze, a gimnazjum ukończył w Birżach. Przebywał potem na dworze protestanta Bogusława Radziwiłła, będąc zaś u Słuszków, przeszedł na katolicyzm. Potem trafił do Denhoffów i właśnie ta sprawa rodziny Denhoffów jest najważniejsza. Ożenił się przed rokiem 1678, nie wiemy dokładnie kiedy, z Zofią Niezabitowską, zakupił w Prusach Królewskich pod Gdańskiem dobra Zaskoczyna i Kleszczewa. Ponieważ pozostawał nadal pod opieką Denhoffów, dzięki podskarbiemu pruskiemu i staroście kościerskiemu właśnie, Władysławowi Denhoffowi, został pisarzem skarbowym pruskim i od roku 1681, może nawet kilka lat wcześniej, zamieszkał na zamku Denhoffów w Kościerzynie. Mówię zamek Denhoffów w Kościerzynie, bo o nim się dzisiaj tak nie mówi, bo tam, gdzie jest starostwo, mówi się o starostwie, ale musiał to być zamek, ponieważ góra, gdzie to starostwo się znajduje, była nazywana górą zamkową. Z racji pełnionych obowiązków Jakub Teodor Trębecki nie wziął udziału w roku 1683 w odsieczy wiedeńskiej, chociaż przed tym nie będąc i nie walcząc pod Chocimiem, walczył z Turkami w latach 1674 i 75. Kiedy Władysław Denhoff po glorii wiedeńskiej zginął 7 października 1683 roku w bitwie pod Parkanami, Jakub Teodor Trębecki wydzierżawił w 1686 roku starostwo kościerskie i odtąd przebywał przeważnie w Kościerzynie, oddając się gospodarce. Miał dwie córki, Konstancję i Mariannę, trzech synów, Władysława, Stanisława, Jakuba, Aleksandra. Córki wyszły za mąż i rychło z Kościerzyny wybyły. Natomiast Władysław pozostał w Kościerzynie i zmarł w roku 1713. Stanisław jako jezuita zmarł w roku 1837 w Lublinie, a Jakub Aleksander, powróciwszy z wojaczki w roku 1814 w randze majora, pozostał ze schorowanym ojcem w Kościerzynie. Kiedy Jakub Teodor Trębecki zmarł w Kościerzynie w roku 1719, właśnie on objął po nim dzierżawę kościerskiego starostwa. Można by wiele mówić o Jakubie Teodorze Trębeckim. Oczywiście jego biografia nie jest w pełni znana. Tak znana jest niemalże, jak ją tutaj zaprezentowałem, ale warto powiedzieć, że najważniejszą sprawą dla tego wykładu jest właśnie wirydarz poetycki. W drugim tomie tego wirydarza, w drugim tomie wirydarza Jakuba Trębeckiego pojawiają się jego wiersze. Ale i w pierwszym tomie nie zapisywał oczywiście w pierwszym tomie nazwiska swego, ale można się zorientować, że też pewne wiersze są jego. Tutaj warto powiedzieć o takich sprawach. Ja nie chcę za szeroko tego wszystkiego omawiać, ponieważ jest tego bardzo wiele. W każdym bądź razie Jakub Teodor Trębecki, ten wirydarz, ukończył w 1675 roku. Ale coraz wzbogacał ten wirydarz przypisami i nowymi utworami. Wpisywał je do poetyckiej księgi już najprawdopodobniej wcześniej, ale również uzupełniał. Także nie można powiedzieć, kiedy w sumie i autentycznie ten wirydarz został ukończony. Ukończony jednak był w Kościerzynie i to jest bardzo ważne. W tym wirydarzu mamy utwory najbardziej znanych poetów barokowych. Jana Andrzeja Morsztyna, Zbigniewa Morsztyna, Daniela Naborowskiego i bardzo wielu innych. Ale mamy również bardzo wielu poetów nie tyle pod pseudonimami, co zupełnie bez nazwisk podanych. Także to jest też ciekawa sprawa, bo Trębecki w jednym z swoich wierszy napisał, że dobrze, że oni nie podają swoich nazwisk, ponieważ po co się chwalić najpierw nazwiskiem, kiedy później i tak ten wiersz zostanie tak doskonale uznany przez
czytelnika, przed odbiorcę, że będą poszukiwali, któż ten wiersz napisał. Zapomniał tylko Trębecko jednym, że w ojczyźnie będzie tyle nieszczęsnych wojen, tyle różnych sytuacji tragicznych, że i te nazwiska potem zaginą i o tych autorach nikt się nigdy nie dowie. Powiedziałem, że właśnie Aleksander Brückner ten wirydarz poetycki opracował i wydał. I otóż wydał go w dwóch tomach w latach 1910-1911 we Lwowie i tam można i można z tego wirydarza korzystać w internecie. W każdym bądź razie ważne jest, że są wiersze w tym wirydarzu, które wskazują na ciekawe kwestie. Nie będę omawiał tych wierszy dokładnie, ale warto powiedzieć o jednym. Wiersz to jest prawdopodobnie wiersz obcego poety, nieznanego, ale Trębecki musiał go znać i dopisywał w tym wierszu swoje uwagi. Jest tam taka uwaga, kiedy jest mowa o browarach różnych, to podaje również, że najbardziej znane piwo jest kościerskie w kościerskim browarze. I szkoda, że tego ten autor nie dopisał. A więc mamy już element kościerski. Takie lokalizmy w czasach w XVII wieku nie były popularne. One się stały popularne w późniejszym czasie, w późniejszych epokach. Dzisiaj lokalizmy stają się bardzo popularne. Natomiast w ten czas one nie były wcale uważane. I dlatego między innymi napisał Jakub Teodor Trębecki taką wotywę, kiedy ruszyły wojska Sobieskiego pod Wiedeń. On oczywiście, jak powiedziałem, w Ocieczy Wiedeńskiej nie uczestniczył, ale tę wotywę opisał, wyobrażając sobie, w tej wotywie napisał, wyobrażając sobie, jak Ociecz Wiedeńska będzie wyglądała. I uważał, że kiedy wrócą z tej wyprawy jego przyjaciele, Kaszub, przyjaciele, rycerze, to w ten czas mu opowiedzą, jak tam wszystko było i co się działo podczas walki, podczas tej bitwy. I otóż powiada, że jego kolega przybywa do niego w gości, najpewniej w Kościerzynie to się odbywa, na zamku, a więc przybywa na zamek w Kościerzynie i opowiada, co podczas tej bitwy, podczas Ocieczy Wiedeńskiej, co za przygody miał. Okazuje się, że jednak ten właśnie jego przyjaciel zginął w bitwie pod Parkanami. Myślał, że Denchow będzie również, Władysław Denchow mu opowiadał, ale Władysław Denchow też zginął. Także w tym momencie, kiedy trzeba było o nich napisać, taki nagrobek pośmiertny przedstawić, bo w ten czas takie nagrobki pisano w baroku, to już nie miał siły Jakub Trębecki tego nagrobka napisać, bo zbyt dobrze znani mu byli to przyjaciele. O Denchowie nie mógł napisać, tak samo nie mógł napisać o tym przyjacielu z Kaszub. W każdym razie jest ciekawa rzecz. Opowiada ten przyjaciel, tak sobie wyobraża Jakub Trębecki, opowiada te różne przygody, a Kaszubi słuchają w progu z otwartymi ustami. I to jest też ciekawe, że w XVII wieku pojawia się w barokowej poezji już postać Kaszuby, ale tylko dlatego się pojawia, że Jakub Trębecki był właśnie w Kościerzynie przez ponad bodajże chyba 30 lat w tej Kościerzynie mieszkał, zmarł w Kościerzynie i o Kaszubach wiele wiedział. W każdym bądź razie ci Kaszubi opowiadają, no i zapominają, przepraszam, nie Kaszubi opowiadają, tylko jego przyjaciel opowiada o tej Ocieczy Wiedeńskiej, a Kaszubi tak słuchają, służba kaszubska słucha, że zapomnieli im nalać piwa. Oczywiście za to cięgi ich spotkały, rzecz zupełnie naturalna w tamtym czasie, bo przecież służba powinna pilnować swego pana i usługiwać przy stole, a oni zapomnieli. To są właśnie takie ciekawe sprawy. Ja pamiętam, że kiedyś już o Jakubie Teodorze Trębeckim
przeczytałem gdzieś chyba w Dzienniku Bałtyckim, spotkałem jego fraszkę i tam zapisano, że ten poeta mieszkał w Kościerzynie i właśnie to jest Jakub Teodor Trębecki. Fraszka bardzo interesująca, ciekawa, ale nie będę jej tutaj już przypominał. W każdym bądź razie mógłbym zacytować jeszcze utwór, jak z tymi Kaszubami właśnie rzecz wyglądała, ale tutaj akurat nie mam tego pod ręką. W każdym bądź razie ukaże się to wszystko w książce, która, jak powiedziałem, zostanie wydana jeszcze w tym roku. Jest jeszcze inna rzecz. Wspomina w jednym z swych wierszy Jakub Trębecki o rybach, które często je, o ikrze rybiej, którą bardzo lubią jego goście, a więc te ryby to jakby kaszubska okolica. Wspomina również o borach potężnych, bo kiedy wraca do swego zamku, to przez te bory musi się przedzierać, a więc to okazuje się również, że to jest jakby okolica Kościerzyny. Właśnie w Kościerzynie w tamtych czasach było wiele niedźwiedzi, dlatego nie przypadkiem jest wcale, że Kościerzyna ma w herbie niedźwiedzia. To żaden przypadek. Wtedy bodaj za skórę niedźwiedzią płaconą jeszcze w XVII wieku 3 talary, a więc niedźwiedzie były ubijane w ten czas. To są ciekawe bardzo sprawy i tutaj właśnie chciałem wspomnieć, że już w drugiej połowie XIX wieku w Kościerzynie było dwóch poetów i trzeci poeta bardzo znany, Jakub Teodor Trębecki. A więc podwaliny po poetyckie fundamenty kościerskiej kultury zostały położone doskonale przez barokowego poetę. Ale nie tylko. Okazuje się, że w Kościerzynie również mieszkał dziadek Wacława Berenta. Zwał się Behrendt, był Wenzel Behrendt z Niemiecka i on właśnie, kiedy był młodzieńcem, wyemigrował z Kościerzyny do Warszawy. W Warszawie się zatrzymał, w Warszawie potem się ostał, tam jego rodzina istniała i potem jego wnuk, Wacław Berendt, będzie znaczącym, jednym z najlepszych pisarzy młodej Polski. Nie wiadomo, czy Wacław Berendt był kiedyś w Kościerzynie, chociaż w 1938 roku przebywał w Orłowie. Przypuszczam, że może do Kościerzyny przyjechał w ten czas, tylko że tego nigdzie nie odnotowano. Ale jego brat prawdopodobnie w Kościerzynie otrzymał rozwód, chociaż mieszkał w Warszawie, ale rozwód otrzymał w Kościerzynie i gdyby się zajrzało, i jeżeli istnieją takie akta w archiwach, to tam można by to właśnie znaleźć. To XVII wiek. Natomiast początek może XVIII. Natomiast w wieku XVIII nie mamy żadnego poety, pisarza kościerskiego. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku do Kościerzyny zjeżdża znany poeta górnośląski, ksiądz Konstanty Damrot. Ksiądz Konstanty Damrot w Kościerzynie będzie dyrektorem seminarium nauczycielskiego męskiego, katolickiego seminarium i będzie tym dyrektorem przez kilkanaście lat, bo w 1870 roku już się pojawił w grudniu, a wyjechał z Kościerzyny w 1884 roku, na wiosnę. Także jest to znaczny czas. I co jest ciekawe, ksiądz Konstanty Damrot w Kościerzynie napisał niemalże wszystkie swoje utwory. Jeden tom wierszy wydał na Górnym Śląsku, natomiast pozostałe utwory napisał w Kościerzynie. A najważniejszy jego utwór to Szkice z ziemi historii Prus Królewskich. Pochodził ksiądz Konstanty Damrot z Lublińca. Urodził się w 1841 roku. Tam chodził najpierw do szkoły, gimnazjum ukończył już w Opolu, a teologiczne studia we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował najpierw jako wikary w Opolu, potem uczył języka polskiego w Pilchowicach, też w seminarium nauczycielskim.
a ponieważ znał doskonale język niemiecki, wygrał konkurs na dyrektora męskiego seminarium nauczycielskiego w Kościerzynie, objął stanowisko, jak powiedziałem, pod koniec roku 1870. Było niełatwo dyrektorowi w tamtym czasie seminarium, które kształciło nauczycieli, ponieważ należało tych nauczycieli przygotowywać na przyszłych germanizatorów. Natomiast ksiądz Konstanty Damroth był absolutnie temu przeciwny, bo przecież był rdzennym Polakiem i wobec tego musiał udawać, że jest doskonałym dyrektorem seminarium nauczycielskiego, że popiera te wszystkie pomysły pruskie, a jednocześnie zupełnie co innego czynił. Dlatego nazwałem go śląskim czy kaszubskim Konradem Wallenrodem, ponieważ na Śląsku nie tyle dał się we znaki swoim pisaniem przeciwko pruskiemu zaborcy, ale przede wszystkim dał się we znaki na Kaszubach, w szkicach ziemi historii Prus Królewskich. Jest bardzo to ciekawa sytuacja, ponieważ ksiądz Konstanty Damroth niejednokrotnie odwiedzał swoich wychowanków i wizytował ich, bo jednocześnie pełnił funkcję wizytatora szkolnego i zdarzało się, że niezbyt dobrze umieli ich uczniowie po niemiecku, ale on właśnie ich za to chwalił, a nie ganił. Potem miał jeszcze kontakty w Kobysewie, okolice Kartuz, i tam z rodziną Schroederów kontakty nawiązał. Maria Zbarskich, właśnie pasierbica Schroedera, była poetką, a jednocześnie prowadziła szkółkę taką prywatną na dworze. I ksiądz Konstanty Damroth ją za to właśnie chwalił, zresztą był nawet na jej ślubie i tak dalej. Także to są ciekawe rzeczy. Ale o szkicach ziemi historii Prus Królewskich warto wiedzieć, ponieważ wszystko tam jest w tej książce, którą przedstawiam tutaj. Napisałem tę książkę o księdzu Konstantym Damrocie i uważam, że kogo to będzie interesowało, powinien to wszystko, tym wszystkim się zająć. Zresztą ksiądz Konstanty Damroth nie tylko był pierwszym, który reportaż napisał o Kaszubach, bo mówiono, że tak nie było, że inny, że Tarnowski napisał ten reportaż jako pierwszy. To jest nieprawdą. W każdym bądź razie ksiądz Konstanty Damroth, szkica ziemi historii Prus Królewskich, opowiedział Kaszuby bardzo dokładnie. Kościerzynę niezbyt dokładnie. Zrozumiałe dlaczego. Mieszkał w Kościerzynie, więc nie mógł sprowadzać na siebie uwagi pruskiego zaborcy, że on jest autorem, bo od razu mogliby się zorientować. Więc on tak pisał o Kościerzynie, jakby tej Kościerzyny absolutnie nie znał. Niejednokrotnie bardzo niewiele pisał o różnych związkach w Kościerzynie, które funkcjonowały i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz zupełnie zrozumiała. Kościerzynę odwiedził najpierw w tych szkicach ziemi historii Prus Królewskich, najpierw pisze o Chojnicach. Jakoby przyjechał z okolic Poznania, z kierunku z Poznania do Chojnic i tam najpierw Chojnice opisuje dosyć dokładnie, potem Kościerzynę, potem Kartuzy już bardzo dokładnie, szczególnie właśnie Kartuzów zakon, ten kościół, który ma w kształcie trumny dach. To opisuje dokładnie, nawet wiersz taki zostawił tam właśnie w szkicach ziemi historii Prus Królewskich o Kartuskim, tym właśnie o Kartuzach. Także pisał, potem do Jastarni trafia i ostatecznie kończy całą swoją wyprawę w Toruniu. Żeby o tym dokładniej wiedzieć, to warto tę książkę moją przeczytać, bo tam wszystko dokładnie i szczegółowo omówiłem i powiedziałem. Zresztą nawet tłumaczył w Gazecie Toruńskiej ksiądz Konstanty Damroth książkę o Danielu O'Connellu. To była książka o irlandzkim bojowniku, rewolucjoniście. I tutaj właśnie dlaczego Daniela O'Connella sobie wybrał? Dlatego, że sytuacja Polski pod zaborami przypominała mu sytuację Irlandii. I dlatego Daniel O'Connell jest u niego bardzo pozytywnie zaprezentowany. Najciekawszą jeszcze jednak sprawą jest to, że napisał cały cykl wierszy Baltika. Oczywiście te wiersze powstały, kiedy mieszkał w Kościerzynie, bo jeździł bardzo często do Gdańska,
Oczywiście morze mu się spodobało i właśnie o morzu napisał bardzo wiele wierszy. Te wiersze w cyklu Baltika można nazwać wierszami marynistycznymi. Wierszami marynistycznymi. Mówi się, że marynistyka u nas, artystyczna marynistyka, zaczęła się dopiero gdzieś tak w ostatnich latach XIX wieku i jeszcze była bardzo słaba. Okazuje się, że już wcześniej, bo właśnie ksiądz Konstanty Damrot w cyklu Baltika marynistyczne wiersze przedstawia. Zresztą pisze, że żegna morze, do morza już prawdopodobnie nigdy nie wróci, ale bardzo mu się to morze podobało i dlatego o morzu chce pisać i napisał te wiersze. Tam jest o Helu również wiersz, wedle legendy helskiej i jeszcze inne wiersze. To jest właśnie sprawa księdza Konstantego Damrota, bardzo ciekawa rzecz. A więc mamy następnego wielkiego poetę, który w Kościerzynie funkcjonował przez kilkanaście lat, obok Jakuba Teodora Trębeckiego. A potem już trzeba mówić o Aleksandrze Majkowskim. Także być może Aleksander Majkowski o Jakubie Trębeckim nic nie wiedział i uważam, że tak było, bo tak głęboko nie wnikał w te sprawy, ale już o Konstantym Damrocie wiedział, ponieważ w Gryfie na Konstantego Damrota zwraca uwagę i mówi cokolwiek. W każdym bądź razie tutaj jest ważna sprawa, że Aleksander Majkowski rozpoczyna, jak wiemy, od poezji. Od poezji rozpoczyna. Mamy jego Pielgrzymkę Wejherowską. Pielgrzymka Wejherowska bardzo interesująca, ponieważ kiedy zestawiłem ją z Pielgrzymką Władysława Reymonta, która wcześniej powstała, z takim reportażem Władysława Reymonta, a Pielgrzymka Wejherowska Majkowskiego jest wierszem pisana, to okazuje się, że Majkowski był o wiele bardziej śmiały niż Władysław Reymont. Władysław Reymont starał się specjalnie w tej Pielgrzymce do Jasnej Góry nie dotykać kwestii zaborcy rosyjskiego. Natomiast Aleksander Majkowski zaborcę pruskiego zdecydowanie krytycznie ocenia. I w tej Pielgrzymce Wejherowskiej to mamy. Jest jeszcze inna rzecz, bardzo różna. Tutaj Aleksander Majkowski jeszcze, ponieważ to był rok 1899, więc był człowiekiem jeszcze, młodzieńcem był, więc można powiedzieć, że nie był tak wczytany być może w moderny. Ale jest ciekawa rzecz, że no, Kaszubą był i tutaj pokazał swój kaszubski charakter. Otóż w Pielgrzymce Wejherowskiej mamy wielką religijność kaszubskiego ludu, który idzie na Kalwarię do Wejherowa. Tymczasem w reportażu Władysława Reymonta Pielgrzymka do Jasnej Góry mamy sytuację, że rozpoczyna ją człowiek, który jest niewierzącym, tak szczerze mówiąc, ateistycznie patrzącym na religię, a kończy jako ten, który już zaczyna myśleć o wierze, o religii, o katolicyzmie inaczej. A więc widzimy taką ewolucję bardzo interesującą. Zresztą, jak mówię, modernizm to była epoka antyreligijna, kiedy umarł Bóg i te sprawy były inaczej zupełnie rozpatrywane, wedle niczego dobra i zła, wedle niczego tak o rzeczy Zaratustra i tak dalej. To są rzeczy już dalsze. W każdym bądź razie Majkowski dopiero w Berlinie na studiach poznał moderne i zaczął myśleć modernistycznie. Ale jest ciekawa jeszcze jedna rzecz. Kościerzyna dzięki niemu ma pismo, gryfa. 1908 rok, ten gryf się pojawia. W Kościerzynie Majkowski jest bodaj do 11 roku, 1911. Potem i ten gryf jeszcze tam do 12 roku istnieje i jeszcze trwa. Potem są różne losy tego czasopisma, ale najważniejszy jest początek, właśnie kiedy ono powstaje. Otóż ten gryf w Kościerzynie był czytany przez wszystkich intelektualistów w trzech zaborach. To znaczy, Kościerzyna była znana
dzięki gryfowi. I to jest bardzo ważna sprawa. Także już Kościerzyna w tym czasie dzięki Majkowskiemu i dzięki gryfowi zyskuje uznanie. No i do Kościerzyny coraz ktoś z Młodej Polski przyjeżdża. Ja w swojej książce o tym piszę. Nawet Młodej Polsce, w Kościerzynie był Tadeusz Miciński. I o tym pisano, że Tadeusz Miciński przyjechał do Kościerzyny i Aleksandry Majkowski pokazywał mu jeziora kaszubskie. To są ciekawe bardzo sprawy. W każdym bądź razie jest jeszcze inna rzecz, że teraz mamy tych wierszy, tych frantówek Majkowskiego dużo, ale nie mówi się, dotąd nie mówiono, że Majkowski już wcześniej zaczął się interesować prozą. Otóż w Gryfie pojawiają się trzy opowiadania Majkowskiego. Ja te opowiadania odczytałem, przedstawiłem w aneksie swojej jednej z książek i tam właśnie jest takie jedno opowiadanie o Kościerzynie. Widzenie nocnego stróża. To opowiadanie wydaje się dosyć mało znaczące. Widzenie nocnego stróża, który zasnął, śni mu się sytuacja w Kościerzynie, groteskowa sytuacja, bardzo krytycznie mówi o władcach Kościerzyny i rządzących Kościerzyną, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy tutaj oniryczną sytuację, a więc typowo młodopolską sytuację literacką. Oniryzm, marzenie senne, bardzo pięknie opowiedziane, a ponadto już jest ironia, groteska i tutaj to jest wysokiej klasy artyzm tego widzenia nocnego stróża. Potem mamy oczywiście ta proza pojawi się w Życiu i przygodach Remusa, w tej powieści, która jest taką Biblią kaszubskiej literatury i ta kaszubska literatura z tej właśnie, wszyscy kaszubscy literaci z tej właśnie powieści wiele korzystają. To jest właśnie Majkowski, który bardzo sensownie pisał o Kościerzynie i tutaj muszę powiedzieć, że pewna pisarka, pani Bunda nazwisko, napisała powieść Kot niebieski. Ja tej powieści bym nie znał, ale przypadek sprawił, że do niej trafiłem i ją przeczytałem natychmiast, bo się okazało, że to jest powieść o kartuzach, o tym zakonie kartuzów, bardzo sensownie napisana, ona jest w takim stylu jakby napisana, jak dzisiaj współcześnie się pisze, różnymi takimi refleksjami, skojarzeniami pracująca, ale jeden z ostatnich rozdziałów mówi o Aleksandrze Majkowskiej, opowiada Aleksandra Majkowskiego w tej powieści. Także jest to rzecz godna uwagi właśnie tej Martyny Bundy, pisarki, która mieszka bodaj w Warszawie obecnie, mieszkała w kartuzach, wyprowadziła się i warto by o niej pamiętać i przeczytać sobie tego Kota niebieskiego, bo jest to na poziomie wielkim literackim powieść napisana. Tutaj trzeba by powiedzieć również o następnym pisarzu, Franciszku Sędzickim. Franciszek Sędzicki urodził się w 1882 roku w Rotenbarku. Jego rodzice gospodarowali na roli. Chodził do szkoły w Sarnowach, w Kościerzynie, potem uczęszczał tam do progimnazjum, ale jego nie ukończył, jak powiedziałem. Kształcił się sam, był samoukiem, czytał gazety, książki. Kiedy ukazał, to jest bardzo ciekawe, ukazał się w Gdańsku pierwszy numer redagowanej przez Majkowskiego Drużby, Sędzicki zamieścił w nim najpierw tekst kaszubskiej pieśni Friends, a potem słał coraz do Gazety Gdańskiej swoje wiersze. Oddając się społecznemu, politycznemu działaniu w Kościerzynie, miał okazję nieraz spotykać się z Majkowskim, którego uwadze zapewne nie uszła wystawiona w 1908 roku przez amatorski teatr jego sztuka Dwa Światy. Kiedy Gryf zaistniał, to oczywiście w Gryfie znalazł się w redakcji, a i publikował tam w Gryfie bajki, pieśni, także Gryf bogaty był dzięki temu w ludowe treści kaszubskie. Wydawał swoje pisemko, także ważna również jest sprawa, że wydał tomik wierszy Wiatr zawiał od pomorskich stron. To jest tomik bardzo interesujący.
On był dosyć krytycznie i to znaczy był ciekawy bardzo i interesowali się nim krytycy. Potem bardzo ciekawa była gadka o Januszu Skwierku, najsławniejszym Grajku Kaszubskim. Mówiono, że on wykorzystał wiersz Majkowskiego. Nie jestem o to absolutnie przekonany, bo sprawdzałem, ale ta gadka zasługuje na specjalne uznanie i na specjalne omówienie. Franciszek Sędzicki potem, kiedy już w Starogardzie pracował w czasopismach, potem w Toruniu, a potem w Gdańsku, to jednak o Kościerzynie ciągle pamiętał. Także Franciszek Sędzicki, który pochodzi z Rotenbarku, ile tam kilometrów do Kościerzyny? 7, 8 kilometrów. To on właśnie to nie skończył, co prawda, gimnazjum, ponieważ finanse na to nie pozwalały. Pochodził z biednej rodziny, ale był samoukiem. I tutaj muszę docenić Franciszka Sędzickiego, ponieważ jak czyta się jego wiersze, okazuje się, że one są na oczywistym poziomie. To są wiersze bardzo interesujące i co ciekawe, zarówno pisane po polsku, jak i po kaszubsku. Te wiersze Franciszka Sędzickiego. On, Franciszek Sędzicki, został opracowany już, ale z pozycji historycznej, przez historyka w monografii, ale nie opracowano dotąd jego literackich tekstów. I na taką monografię literacką nadal Franciszek Sędzicki czeka. Teraz o Franciszku Sędzickim ja za dużo nie będę mówił, ponieważ on jeszcze będzie rozpracowywany i o nim się wiele powie. W każdym bądź razie trzeba wiedzieć, że on nie tylko pisał wiersze, tak mało, króciutkie wiersze, ale również i poematy. Także te wiersze wszystkie, gdyby znano, a jest tu problem właśnie, i dlatego niewiele o nim mówię, ponieważ wiersze Franciszka Sędzickiego są zagubione. Bardzo mocno. To, że istnieją tomiki Franciszka Sędzickiego, wydane po wojennym czasie i przedwojennym, to jeszcze nic nie znaczy. Bardzo jego wierszy wiele funkcjonowało w różnych czasopismach, ale te czasopisma jakoś zatraciły się i trzeba by poszukiwać ich. Między innymi czasopisma, które w Starogardzie się pojawiały i on publikował w tych czasopisma, które pojawiały się w innych miejscach. I tak dalej. Także Franciszek Sędzicki na Franciszka Sędzickiego czeka jeszcze jakby opracowanie i jego trzeba omówić. Trzecim poetą, który do 1939 roku funkcjonował w Kościerzynie i potem właśnie w tym wrześniu 1939 roku nieszczęsna sytuacja wojny go spotkała i zginął, bo uciekał. I tak dalej, także to były sytuacje trudne bardzo. Potem nawet nie wiemy dokładnie, w którym czasie stało się nieszczęście, bo został aresztowany i potem rozstrzelany. Mówi się, że 16 października w Lesie Szpęgawskim, ale czy to jest takie pewne, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie ksiądz doktor Leon Hej, ksiądz Leon Hejke był właśnie poetą, którego znamy, przynajmniej ja uważam, bardzo jego poemat Dobrogosta i Miłosławy. Ten poemat Dobrogosta i Miłosława nie jest pełny, ponieważ brakuje ostatnich pieśni jego. Dlaczego? Dlatego, że te pieśni były już napisane, istniały w maszynopisie, ale kiedy poeta uciekł i zostawił swoje mieszkanie, mieszkał w seminarium nauczycielskim, to w ten czas niemieccy, może nie niemieccy, po prostu grupy niemieckich z Hitlerjugend młodzieńców doprowadziły do tego, że do mieszkania się wdarli i wyrzucono wszystkie jego dokumenty, papiery i wszystko to spalono na dziedzińcu przed seminarium. Także prawdopodobnie te właśnie pieśni Dobrogosta, ostatnie pieśni Dobrogosta i Miłosławy zostały zniszczone. Także pisał Czernicki oczywiście pod pseudonimem Czernicki, pisał Leon Hejke w Gryfie, a potem kiedy pracował w Kościerzynie, wydał w Chojnicach w 1927 roku tomik Kaszebskie Śpiewy.
I tam mamy takie cykle ciekawe śpiewów, między innymi śpiew miłosny, śpiew dziejowy. I ja o tym śpiewie miłosnym dosyć dużo napisałem, ponieważ on potem, kiedy już księdzem został, a pisał to wcześniej, to zmieniał trochę te tekst, treści tych wierszy, jakby czynił je bardziej poważnymi. Jest jeszcze tytuł takich wierszy, druha, aha, przepraszam, jeszcze publikował dużo w druhu, w czasopiśmie kościerskim. To był taki niedzielny dodatek do Pomorzanina, który wydawany był w Kościerzynie w latach 20. 1920 roku do 31 roku. I wtedy tam pod pseudo Lewon drukował bardzyńskie wergle. To jest bardzo ciekawa sprawa. Ja nad tym trochę się pochyliłem nad tymi tekstami i okazuje się, że to jest groteska doskonała i jednocześnie nie tyle ironia, co parodia i groteska. Ksiądz, który tak doskonale pracuje parodią i groteską, zasługuje na uznanie jako doskonały artysta. I tutaj właśnie Leon Heike na takie uznanie powinien zasługiwać. Doceniać się, jak powiedziałem, powinno się Leona Heikego za dobrostan i miłosławę. Co prawda ukazywać się zaczęła w 23 roku, ale nieukończona została. Najpierw w Pomorzu, potem w dodatku do Dziennika Gdańskiego, potem w Mestwinie, w dodatku do Słowa Pomorskiego, potem w Gryfie, wreszcie w Kaszubach, które były dodatkiem do Gazety Kartuskiej. I tu nieukończone. To jest nieszczęsna sytuacja, że ksiądz Leon Heike nie ukończył swoich poematów, nie ukończył swoich myśli poetyckich, bo nieszczęście go dotknęło, okupacyjne, zginął zamordowany przez Niemców. W każdym bądź razie jeszcze trzeba by pamiętać o podaniach kaszubskich. O podaniach kaszubskich, to jest bardzo ciekawa rzecz. W tych podaniach kaszubskich, jak pisze o Kościerzynie, to przede wszystkim daje 100 lemów i opowiada legendy o 100 lemach prezentuje. Dlaczego? Zastanawiałem się nad tym i uważam, że było to celowe, ponieważ uznał, już wiedział, że Kościerzyna, z racji tego, że tam Majkowski był, że tam Gryf wychodził, że tam Franciszek Sędzicki pisał i również z tamtych okolic pochodził, że Kościerzyna była bardzo znaczącym miastem na Kaszubach. Ja uważam, że Kościerzyna, z racji tej swojej dojrzałości takiej kulturowej i powinna być zwana w tamtym czasie i zasługiwała, nie tylko powinna być zwana, ale zasługiwała na określenie duchowej stolicy Kaszub. Duchowa to nie oznacza religijna. Duchowa to oznacza tutaj w tym momencie jako kulturalna, że nie kulturowa, kulturalna stolica Kaszub. Do 1939 roku Kościerzyna rzeczywiście miała takie znaczenie. Ona jakby promieniowała na całe Kaszuby. Zaczęło się od Majkowskiego. Podwaliny swego rodzaju dał Jakub Teodor Trębecki. Ciekawe, dziadek Wacława Berenta pochodził z Kościerzyny. Potem mieliśmy tam Konstantego Damrota, doskonałego poetę górnośląskiego, który w Kościerzynie najwięcej napisał swoich utworów. Następnie już mamy Aleksandra Majkowskiego, potem Franciszka Sędzickiego i księdza Leona Heikiego. I on pracował w ten czas, Leon Heike, w Kościerzynie. Przeniósł się do Kościerzyny, bo przecież pochodził z północnych Kaszub, ale w Kościerzynie się zatrzymał. Może dlatego właśnie, że odczuwał, że w Kościerzynie ten duch kaszubski jest o wiele bardziej pielęgnowany i jakby rozpracowywany i opracowywany i omawiany. I ten duch kaszubski potem z Kościerzyny promieniował na całą okolicę i na wszystkie regiony Kaszub. Dziękuję.